Jestem. Dobra, kochani, korzystając z okazji, że mam chwilkę, bo akurat jadę na spotkanie z moim przyjacielem, a mianowicie spotkanie towarzyskie, bo takie też się zdarzają. Będziemy rozmawiać o życiu. Ale ja chciałbym się z wami podzielić krótką historią. Historia jest długa, ale chciałbym opowiedzieć ją w skrócie, ponieważ być może wy, moi znajomi lub wasi znajomi, spotkali się z podobnymi sytuacjami w swoim życiu i będą w stanie może wyciągnąć coś z tego dla siebie. Mianowicie chodzi tutaj o kwestie, moi kochani, zdrowotne. Pierwsza rzecz, jaką pewnie możecie zauważyć, że Adaśka jest o połowę mniej niż jakieś półtorej roku temu. No może nie połowę mniej, przesadziłem, ale rok temu, półtorej roku temu moja waga wynosiła 94 kg. Dzisiaj mogę się pochwalić wynikiem 72 kg. Przy moim wzroście 174 cm. No to jest prawie, można powiedzieć, perfekt. No i czuję się też perfekt. Stąd chciałem nagrać filmik dla was, aby z wami się podzielić tą historią, a mianowicie chodzi o różne alergie, które lekarze nam wykrywają wcześniej lub później. U mnie mocną alergię wykryto już jak miałem, nie wiem ile to było, może miałem z 5-7 lat. Objawy typu mocne kichanie, katar ciągłe, wiecie, zatkany nos, jak nie zatkany całkiem, to po prostu kichanie, smarkanie, non-topper tak naprawdę. Oprócz tego uzdrawienie oczu, swędzenie oczu, tutaj uszy w środku, wszędzie po prostu. Ktoś, kto miał objawy alergiczne, no to dokładnie wie, jak to wygląda po prostu. No i cóż, no i przez te wszystkie lata chodzenie po lekarzach różnych, leki oczywiście przez bardzo wiele lat, leki, które miały pomóc na tą moją alergię, no ale jakby tutaj lata uciekały, ale jakby z roku na rok nie było lepiej, tylko te objawy wręcz no były coraz dla mnie coraz bardziej, że tak powiem, okrutne. Bo z kolei, gdzie troszkę jakby sfolgowało mi kichanie i katar, można powiedzieć, no to na to miejsce pojawiały się nowe dolegliwości, nowe objawy. Ja zaznaczam, gdzieś może się uda mi wkleić, jak znajdę te wyniki tych badań, jak miałem robione te badania tutaj u pań, które mi tam nakuwały, tam dają jakiś czynnik do środka, no i później ci się po prostu taka, no wychodzi ci, czy jesteś na coś uczulony, czy nie. No i praktycznie pani, jak mi zrobiła już zresztą dawno te badania, no to była w lekkim szoku, ponieważ ona, jak ona stwierdziła, że z taką alergią jeszcze nikogo nie widziała, a ja po prostu te krosty to miałem niektóre na kilka centymetrów, stąd też no wiadomo było, że jestem na coś uczulony. Tam trawy, drzewa, no kuźwa, co tam było, to byłem uczulony. Sierść kota, psa, więc jakby nie szło nawet myśleć o tym, żeby mieć swojego jakiegoś zwierzaczka, a no wizyty u moich znajomych, którzy mają jakiegoś kotka, pieska, no to od razu też skutkowały tym, że no, że po prostu sobie kichałem, źle się czułem, kaszel duszności. Ale szybko do meritum chcę to opowiedzieć. No i chodziłem po różnych lekarzach, alergie, tak, no to już jest alergia, to już trzeba się z tym nauczyć żyć, to tutaj ewentualnie może pomóc jakieś odczulanie. No na odczulanie się zdecydowałem w sumie później, bo to było jakieś 2 lata temu, ale jeszcze przed wszystkim, co wam zaraz chcę powiedzieć. W momencie,
momencie, kiedy jakby już przyszły mi te dwa lata temu te objawy takie typu straszny kaszel, duszności, no krwotoki z nosa, jakieś zapalenie błony śluzówkowej, no wiecie, pokaz fajnie można sobie zrobić, 15-minutowy, ale jak cię podczas pokazu łapią takie duszności i kaszel, że mało ci, że tak powiem, gęby nie urwie, no to trochę słabo. No i wiecie, jakoś tam sobie z tym myślałem, że to jakoś po prostu, no wiadomo, pierwsze co, no to lekarz, takie i takie objawy, matko kochana, ola Boga, co się dzieje, no to sterydy, tak, Encorton, leki sterydowe, wziewy, w momentach, kiedy miałem te napady, no to po prostu dawałem ten, no wierzyłem, tak, no wierzyłem w to, że to są na pewno te alergie, że to mi to, że ta astma, no to tak pewnie ma być, bo skoro było najpierw inne objawy, była alergia, no to teraz jest astma. No i człowiek tak łaził po tych lekarzach, jak ten głupek. Oczywiście nie, żebym tutaj coś miał do lekarzy czy coś, bo oczywiście tutaj w wielu przypadkach lekarze no, są nam potrzebni i nie jesteśmy sobie w stanie bez nich poradzić. No ale tutaj jakby cały czas te diagnozy i zamiast jakby szukać problemu, gdzie on powstał i z czego się może brać ten problem, no to wiadomo, niwelowało się delikatnie objawy, no nie? Czyli po prostu ciach, dobra, źle, kaszel, astma, no to wziewy, Encorton, sterydy, pach, ciach, 500, 300, 200. No i sobie myślisz, dobra, no to spoko, no to w takim razie nie wiem, już sam chyba muszę się faktycznie nauczyć z tym żyć, bo nie ma rozwiązania dla mnie, nie ma jakby lekarstwa, żebym się wyleczył. No ale dobra, po drodze gdzieś tam się widziałem ze znajomym i on powiedział, słuchaj, ja kiedyś też miałem podobny problem i ja się odczulałem. No to dobra, poszedłem na to odczulanie, zapisałem się. Perspektywa kłucia się. Najpierw łazisz tam co tydzień, później tam gdzieś co miesiąc. Oczywiście nie możesz sam sobie tych zastrzyków robić, gdzie ja tym paniom powiedziałem, że ja ogólnie jestem też po operacji wyrostka, gdzie w międzyczasie też miałem, wyszło, że mam nadciśnienie w tym szpitalu. Lekarz w ogóle w szoku mówi, pan się leczy na nadciśnienie, ja się nie leczę, ja nie wiem, kiedy ja sobie ostatnio ciśnienie mierzyłem, przecież ja jestem zdrowy, przecież ja jestem słowik, przecież mi nic nie grozi. Wiecie jak jest, nie? Człowiek jest kuźwa mądry, dopóki się nic nie stanie tak naprawdę. No ale fakt, też dużo stresu, sama branża. Nie mówię niczego złego na branżę, bo branża jest super, ale po prostu moja praca no dużo też no, kosztowała mnie i kosztuje. No na chwilę obecną, no wiadomo. Ale występy i organizacja imprez, dużo stresu. Dobra, bo zjeżdżam z tematu. Więc zacząłem się, no tak, w międzyczasie jeszcze był ten szpital, bo był ten wyrostek, gdzie wyszło, że mam mocne nadciśnienie, później 2 miesiące rekonwalescencji, tak, żeby to wszystko tam się zagoiło i żeby było gitara bas. Dobra, poszedłem na to odczulanie, zacząłem się odczulać, chodzisz co tydzień, później chodzisz co miesiąc, kują cię. Tak naprawdę, no dobra, spoko, ufasz, no nie? No bo idziesz, no bo to są, no panie coś znają, tak? No i one ci mówią, jest astma alergiczna, były nieżyty nosa, były zapalenie błony śluzówkowej i inne rzeczy, dziwne historie po drodze, więc ufasz, tak? Dobra, no to skoro jest astma, to się kujemy, odczulamy. Gdzie zaznaczam, proces odczulania trwa od 3 do 5 lat i nie dałem ci pewności, że, no, nie, że, ci, że jakby to ci pomoże. Czyli ty możesz przez 5 lat się chodzić, się kłuć, a na końcu może jednak się okazać, że stary nie pomogło, no nie? Więc ta perspektywa trochę mnie zniechęciła. Dwa, że jakby ja dostałem od pań informację, że nie mogę się sam kłuć, bo po wyrostku sam się kułem w brzuch. To były zastrzyki, żeby tam się tam coś tam nie porobiło złego, już nie pamiętam co, nie chcę wam też ściemniać jakimś językiem naukowym, bo nie jestem lekarzem. Więc ja pytam się tych pań, czy ja będę mógł sobie te leki po prostu sam, bo ja nie wiem, gdzie ja będę za miesiąc, za dwa, mówię, co ja przyjadę tu i będę się musiał, jestem ograniczony, żeby tu siedzieć w Rzeszowie
i się jeździć do was. Nie może się pan sam kłuć, nie ma mowy. No to dobra, jak nie mogę, no to chodzę. I przez 3 miesiące chyba chodziłem. Później zrezygnowałem z tego odczulania. W międzyczasie, no, że tak powiem, ręce opadają, no nie? No bo sobie myślisz, kurde, tak czy tak, 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 3 lata, 5 lat, kuj się, rób tego, nie wiadomo. No ale słuchajcie, pewnego dnia, jak to wszystko już, że tak powiem, się tak u mnie nawarstwiło i to punktem kulminacyjnym było, jak spotkałem się z moim przyjacielem, którego już w sumie znam z dobre 15 lat. No i oczywiście wiadomo, jak jest, nie? No gadamy o swoich problemach, gadamy o tym, co nas boli. Lepiej by było rozmawiać o tym, żeby mieć więcej powodów, co nas cieszy, tak? Co nam sprawia radość. No ale wiecie, jak jest życie i czasami, no ja nie mówię, że to są problemy jakieś turbo, mega, bo wiem, że ludzie mają gorsze problemy, ale ja wam mówię o moim i być może was lub kogoś z waszych znajomych spotkało, czy macie ten sam problem. Kochani, spotkałem się z przyjacielem, no i oczywiście opowiedziałem mu całą historię, jak to wszystko miało miejsce, tą historię z tą moją alergią przez te wszystkie lata, z tymi odczulaniami, z tą astmą, z tymi krwotokami z nosa, z tym ciśnieniem, wyrostkiem i wszystkim razem wziętym. No i ten mój przyjaciel powiedział mi tak, słuchaj, ufasz mi? No ja mówię, no stary, ufam ci, no nie? No to mówi mi, próbowałeś już wszystkiego chyba, prawda? Ja mówię, no próbowałem już różnych rzeczy, a być może, no nie wiem, no może jeszcze nie do końca jakby spróbowałem, może jeszcze jest coś, co mi pomoże? Ale mówi, ja już chyba się poddałem, stary, bo to już jest temat pod tytułem, że nie pomoże mi nic, no bo lekarze mówią, że to jest taka i taka sprawa. To słuchaj, ja ci pomogę. Nie wiem, ale w jaki sposób mi pomożesz? Mówi, słuchaj, jest taka sprawa. Jeżeli mi ufasz, zrobisz sobie to, to i to. Ja mówię, stary, słuchaj, no nie ma problemu. Dużo mnie to będzie kosztować, no bo ja rozumiem, że to nie jest za darmo. Wiesz co, no a ile wydałeś na tych wszystkich lekarzy? Na te wszystkie twoje różne dziwne rzeczy związane z twoją astmą, alergią. Ja mówię, no nawet nie chcę mówić ile, bo to w tysiącach, no nie? No to słuchaj, no to cię będzie kosztowało dużo, dużo mniej. Jest to full naturalne. Zrób, spróbuj. I za 3 miesiące się spotkamy. Zrób sobie wyniki, zrób sobie badania przed tym jakby wyzwaniem. I za 3 miesiące się spotkamy. A później będziesz mi stopniowo, będziesz mi co, no mówił, jak się w ogóle teraz ma ta choroba twoja, ta alergia. Mówię, dobra stary, dawaj co masz, bierę to, dawaj to, co to, nie wiem co to jest, czy nie wiem, ale no i kochani dziubaski, muszę wam powiedzieć tyle. Człowiekowi zaufałem, no jest dziubuś, ze względu na to, że no się znamy, tak, kopę lat. I dzisiaj jestem zdrowym człowiekiem. Dzisiaj ważę 72 kg. Nie biorę żadnych leków. Kwestia typu, no już było lato, było pylenie, trawy pyliły, ja chodziłem na ryby nad rzekę, jeździłem rowerem, wiecie o co chodzi. Żadnych duszności, żadnego kataru, żadnego swędzenia oczu, żadnej astmy, żadnych różnych dolegliwości. Nie wspomnę już, że uregulowało mi się wszystko, cała reszta mi się też uregulowała. No wiecie, nadciśnienie, które gdzieś tam też było problemem, bo w szpitalu, wiadomo, też to był czas, gdzie ja byłem lekko podenerwowany i w ogóle, no ale nadciśnienie, ja później też przez długi czas sobie mierzyłem ciśnienie, też oczywiście brałem tabletki na nadciśnienie i też mi mówili, że to już do końca życia, kuźwa, 28 lat, no nie?
i tabletki na naciśnienie do końca życia, no to chyba słabo. No ale, ale skoro wtedy ja miałem ciśnienie pod tytułem 150/100, no to jedyne co, jak się słyszało, no to na naciśnienie, no to leki, tak? Leki. No ale są inne rozwiązania. No i dzisiaj mogę się pochwalić bardzo dobrymi wynikami, nic mi nie dolega, czuję się bardzo dobrze. Często się osoby mnie pytają: Adaśko, ty po prostu zniknąłeś, gdzie ty w ogóle, gdzie, o co chodzi, no nie? Nie, ja wiem, że nie zniknąłem, tylko teraz mam odpowiednią wagę, bo jestem oczyszczony, nie mam żadnego po prostu, żadnych problemów, tak jak wcześniej miałem, jak brałem te leki na alergię, że chodziłem śpiący, nic mi się nie chciało, ciągle byłem zły, zmęczony. No bo te leki tak działają, mają ci jeden objaw trochę wiesz, załagodzić, ale z kolei powodują inne efekty uboczne. No ja właśnie wtedy, wiecie, no właśnie tak było, że po prostu ciągle człowiek chodzi ospały, zmęczony, nic ci się nie chce, jesteś zły, zmęczony. A dzisiaj jest wszystko okej. Nie wiem co to tabletki na nadciśnienie, nie wiem co to tabletki na alergię. Lato, pylenie, przeszedłem no praktycznie bez żadnych, no bez, to bezproblemowo, no nie? Także kochani, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co zrobiłem, dajcie znać, no odezwijcie się do mnie. Są też osoby inne, które miały podobne problemy lub całkiem z innej beczki problemy, gdzie często jakby celujemy w zły punkt. Ja też mi się wydawało przez wszystkie lata, że to już trzeba się z tym nauczyć żyć, że to jest alergia i tak ma być, i alergia to ludzie mają, astmę też ludzie mają. Nie. Mamy być zdrowi, urodziliśmy się zdrowi, mamy być zdrowi. Ale nad tym trzeba troszkę popracować, trzeba się troszkę wziąć za siebie. Ja też mocno interesuję się zdrowiem od momentu, kiedy sam miałem z nim problemy, bo jakoś do 27 roku życia, oprócz tego, że tam kichałem, pstykałem, no to do momentu, kiedy nie przyszedł ten wyrostek i ta astma, no to nie robiłem praktycznie, wiecie o co chodzi, no praca, człowiek się różnych zajęć imał, nie przeszkadzało ci to, że nieraz się spało po 2 godziny, albo się nie spało w ogóle, albo się tak zjadło, albo się śmak zjadło, wiecie jak jest, nie? Także jak macie możliwość, możecie puścić to wideo do swoich znajomych. Ja ręczę za to, że mam dla was do przekazania bardzo dobre informacje i bardzo wartościowe, i przede wszystkim nagrywam to, ponieważ chciałbym, żebyście też w pewnym sensie odczuli ze mną trochę też taką, wiecie, no można napisać tekst, ale jednak nagranie mi się wydaje, że bardziej to wszystko odzwierciedla. Mogą moi znajomi, najbliżsi, moja rodzina mogą tak samo potwierdzić to, jak ja przez wszystkie lata cierpiałem. To nie jest to, że ja sobie coś wymyślam, tylko po prostu moi najbliżsi, moi znajomi mogą potwierdzić, nie mówię o tych wszystkich 15 czy tam 20 latach, że była ta alergia i ciągłe problemy, ale ostatnie lata też no wiem, że te osoby były też przy tym i są świadkami tego, że no faktycznie było źle w pewnym momencie. Ale teraz już jest wszystko klasa i mam nadzieję, że chociaż kilku osobom będę w stanie pomóc. Jeżeli macie, tak jak mówię, pytania, o co chodzi, jak to się stało, co ja zrobiłem, co zmieniłem, co wprowadziłem, bo też oczywiście to nie jest tak, że to w dzień jeden zrobisz, tylko pamiętajcie, coś co można powiedzieć psułeś przez bardzo wiele lat, nie jesteś w stanie naprawić w jeden dzień albo w miesiąc nawet, że to jest też proces, to jest też kwestia pokochania siebie i nie tak egoistycznie, tylko trzeba, należy pokochać siebie, bo jak pokochacie siebie, to później możecie myśleć o tym, żeby dać tą miłość innym. Kochani, ja was serdecznie pozdrawiam i co? Życzę wam miłego dzionka i dużo uśmiechu przede wszystkim. Trzymajcie się. Hej.